Dzień dobry wszystkim, tak wiem. Wiem, że nie wyglądam, ale już robię się na milion. Już się robię. Czego możesz się nauczyć, to jest tytuł dzisiejszej transmisji i zaraz powiem, o co kaman, o co mi chodzi, jakie mam przesłanie na dzisiaj, ale pozwólcie, że nałożę na siebie, bo to uwielbiam, słuchajcie, naprawdę, ja każdego poranka i wieczora myślę o wszystkich kobietach, które robią to z przymusu, że chciałabym do nich dotrzeć, żeby mogły robić to tak jak ja, na wielkiej, wielkiej radości. To jest przyjemność mojego poranka, a wieczorem to jest przyjemność mojego wieczoru, gdy właśnie pielęgnuję swoją skórę. Czego możesz się nauczyć? Tytuł dzisiejszej transmisji i zaraz zobaczycie, że ma ten tytuł wielki, wielki sens. Ja zrobię sobie teraz makijaż, którego nauczyłam się na sobotnim spotkaniu Beauty Kawka. Spotkania Beauty Kawka w każdą sobotę o godzinie 9:00. To są spotkania online i zapraszam każdą z Was, dziewczyny, jeśli chcecie. Jeśli chcecie się nauczyć, jeśli macie taką potrzebę, jeśli chcecie się bliżej poznać, zintegrować i przy okazji też dowiedzieć, jaką macie skórę, czego wasza skóra potrzebuje, jak możecie fajnie nauczyć się same malować, to właśnie to się dzieje, tego można się nauczyć na spotkaniach Beauty Kawka w każdą sobotę o godzinie 9:00, spotkania online, czyli jeśli jesteś zainteresowana, napisz do mnie, otrzymasz ode mnie link do spotkania i będziesz mogła kliknąć i nawet z łóżka, w szlafroku będziesz mogła sobie uczestniczyć. Naprawdę, zawsze się dużo ciekawych rzeczy można dowiedzieć, dużo rzeczy się można nauczyć fizycznie, chociaż spotkanie jest online i na pewno można się dobrze bawić, bo zawsze mamy dobre nastroje i się śmiejemy, a to dzisiaj naprawdę jest bezcenne. Jesteśmy też w cyklu rozmawiania o wewnętrznym krytyku, o wewnętrznym głosie. Zaczęło się od książki Opanuj swój wewnętrzny głos. Bardzo polecam każdej osobie, która chce się dowiedzieć, co to takiego ten wewnętrzny głos, ten wewnętrzny krytyk, wewnętrzny sabotażysta, różnymi określeniami jest nazywany. Co on takiego robi, czy robi nam dobrze, czy robi nam krzywdę. Warto jest się zreflektować, jak to jest u mnie. Po co? Ano po to, że jest to odkrycie tego, może być pierwszym dniem totalnie innej trajektorii Twojego życia. Kiedy to odkryjesz, możesz sobie dzięki uświadomieniu sobie, jak to jest u Ciebie, jak to funkcjonuje u Ciebie, co Ci to robi, to możesz w tym właśnie dniu, może spłynąć na Ciebie niesamowita moc wpływu, bo uświadomisz sobie, ile od Ciebie zależy i jak mocno możesz właśnie na to wpłynąć, jak możesz poprawić ten swój wewnętrzny dialog, żeby Cię stymulował do rozwoju, do życia życiem, jakim chcesz, do bycia sobą, jaką jesteś, czy jaką chcesz być, a chcemy być zawsze takimi, jakimi jesteśmy, naturalnie prawdziwi. Czyli jak to przepięknie określiła ostatnio Lidia, jedna z liderek w moim zespole, i to były tak piękne, wzruszające słowa. Chcę być taką, jaką stworzył mnie Bóg, a nie taką, jaką stworzyli mnie ludzie. Jeszcze raz to powiem. Chcę być taką, jaką stworzył mnie Bóg, a nie taką, jaką stworzyli mnie ludzie. To są niesamowite słowa i jestem przekonana, że każda z nas, która je tutaj dzisiaj zacznie kontemplować, dojdzie do wniosku, że chce rzeczywiście to przebudzenie, to jest przebudzenie, uświadomić to sobie. Jeszcze raz to powiem, uświadomić to sobie, to jest przebudzenie. I teraz uwaga, dzisiaj, jako że nawiązujemy, rozmawiając o wewnętrznym krytyku, nawiązujemy do poziomów świadomości Davida Hawkinsa i towarzyszy nam książka w tym kontekście Siła czy Moc przede wszystkim. Myślę, że warto od tej właśnie książki, jeśli chodzi o tego autora, zacząć. I w tej książce zawarta jest mapa poziomów świadomości. Ta mapa poziomów świadomości jest również do wygooglowania na 100%. Jestem przekonana, że wyskoczy, że wujek Google podeśle. Jak się wpisze, mapa poziomu świadomości Davida Hawkinsa, towarzyszy nam dzisiaj
w kontekście rozmawiania o wewnętrznym krytyku, poziom świadomości taki jak pożądanie. Wymienię poprzednie. David Hawkins wyróżnia, czekajcie, bo mnie coś łaskocze. Wyróżnia takie nasze stany świadomości i nasze wibracje i nasze postrzeganie, system przekonań, jaki dominujący jest, jaki jest stan umysłu, jakie dominujące procesy w nas zachodzą, jaką wizję życia wtedy mamy, jaką wizję Boga również wtedy mamy. Generalnie wyróżnia wstyd, potem wina, potem apatia, żal, strach i dzisiaj mamy pożądanie. Dlatego też przepięknie nam się łączą tematy, gdy czegoś, zobacz, czego możesz się nauczyć. Zobacz, czego możesz się nauczyć i czy chcesz na przykład chcieć, to jest naprawdę, gdy sobie porównamy do stanów apatycznych, do depresyjnych, do bierności, do alienacji, wycofania się z życia społecznego i z życia w ogóle, tylko gdy porównamy sobie to do takich stanów, gdzie nic w życiu nie robimy, niczego nie chcemy, do niczego nie dążymy, na niczym nam nie zależy, bo wszystko uważamy za beznadziejne i bez. I nasze życie staje się bez celu, bez sensu, to stan pożądania wręcz w porównaniu do tego wszystkiego możemy nazwać błogosławionym. Słuchajcie, bo pożądanie, tak jak wszystkie skrajności, nie jest dobre. Skrajne pożądanie nie jest dobre i skrajny brak pożądania również nie jest dobry. Ale David Hawkins tak pięknie mówi o tym, że w momencie, w którym jest to pożądanie, to znaczy, że człowiek wskrzesił w sobie jakąś energię, że wskrzesił się do czegoś. Czyli jeśli w Twoim życiu nie ma żadnego pożądania, niczego, nie masz żadnego celu, żadnego marzenia, żadnej motywacji, niczego nie chcesz, nie wiesz, czego chcesz, więc niczego nie chcesz, więc dzień po dniu tak biernie przepływa i byle do emerytury, to prawdopodobnie nie za wiele radości tam jest i nie za wiele tej życiowej energii. Bo energia jest tylko ograniczona do przeżycia. Byle tylko przeżyć, byle tylko nic się złego nie stało, byle tylko nie było gorzej. I natomiast, słuchajcie, jest druga też skrajność, gdzie to pożądanie jest no wybujałe, czyli człowiek goni, jak ten w tym wyścigu szczurów przysłowiowym. I bardzo fajnie David Hawkins o tym właśnie się wypowiada. Nie jestem tu w stanie wszystkiego przytoczyć, dlatego zachęcam absolutnie do kupienia sobie tej książki, ale zachodzi w człowieku coś, dzięki czemu właśnie pożądanie możemy nazwać właśnie błogosławieństwem. To jest taka moja interpretacja. Czyli jeśli człowiek zaczyna czegoś chcieć, tak? Na czymś zaczyna mu zależeć, coś zaczyna być dla niego ważne, to właśnie ma szansę wyjść ze stanów apatii. Dlatego system motywacji zewnętrznej czasami jest naprawdę, choć często bardzo krytykowany, bo tak się ideologicznie mówi, że no najważniejsza jest sytuacja, motywacja wewnętrzna, że jak człowiek od wewnątrz chce, z własnego serca, to tak super, to wtedy jest takie szlachetne i takie, nie, to jest naprawdę super, ale czasem, żeby dojść do motywacji wewnętrznej, czyli tej od serca, człowiek przeprawia się, albo może się przeprawić przez motywację zewnętrzną. I ja powiem, że jestem tego naocznym świadkiem bardzo, bardzo często, ponieważ u nas w Mary Kay, to jest organizacja, w której jestem ambasadorką od 6 lat,
I jest to system amerykańskiej marketingu sieciowego, czyli nikt nikogo nie zatrudnia, nikt nic nie musi i nikt od nikogo niczego nie może wymagać. Więc ta motywacja tutaj jest naprawdę takim elementem, który fajnie jest obserwować i mieć właśnie refleksję, jak to jest. Więc ja z doświadczenia mogę również powiedzieć, że rzeczywiście czasami ta motywacja zewnętrzna, czyli nie wiem, jakaś nagroda, coś dostanę, jak coś zrobię, do czegoś mnie tam dopuszczą, jak coś zrobię, czyli ta motywacja właśnie zewnętrzna przeradza się z czasem właśnie w motywację wewnętrzną, czyli ludzie najpierw robią rzeczy, by zdobyć coś z zewnątrz, tak, coś, jakąś nagrodę, jakiś upominek, jakieś docenienie, jakieś wyróżnienie, czy właśnie jakąś rzecz, na której im zależy, ale później, to jest przepiękny proces, przepiękny, że później przeradza się to w motywację właśnie wewnętrzną, czyli ludzie później już robią rzeczy, bo chcą, bo zakochują się w tym uczuciu satysfakcji z siebie, radości, wychodzenia z tej strefy komfortu, tak? Bo motywacja zewnętrzna właśnie może być takim bodźcem do wyjścia ze strefy komfortu. Czyli jest jakaś kusząca nagroda, nie za bardzo czuję się gotowa, albo nie za bardzo mi się chce, nie? Albo nie za bardzo bym chciała to zrobić, ale dla tej nagrody to zrobię, tak? Pokonam jakiś swój opór, jakiś strach, sięgnę po odwagę. Więc ludzie z czasem potem właśnie, ja sama to po sobie również mówię, że zakochujesz się w tym, kim się stajesz, czyli w sobie takiej działającej, realizującej jakieś projekty, takiej inicjatywnej, kreatywnej, no bo przecież, żeby zdobyć tę nagrodę, to wpadasz na różne pomysły. Jesteś kreatywna, jakby to, kurczę, zrobić. I masz wręcz potem palące pragnienie do tego, kim się stajesz, bo zakochujesz się w sobie właśnie działającej, właśnie kreatywnej, właśnie inicjatywnej, właśnie przedsiębiorczej, właśnie osiągającej, właśnie realizującej różne marzenia. I to jest przepiękny proces. I teraz tytułem naszej transmisji jest, czego możesz się nauczyć? Ja bym chciała, żebyśmy właśnie w kontekście wewnętrznego krytyka przyjrzeli się, każdy z nas, kto to ogląda, będzie oglądać, żeby każda z nas przyjrzała się wewnętrznemu dialogowi, wewnętrznemu głosowi, czy jest w nim więcej, miałam się malować, czy jest w nim więcej, słuchajcie, czy jest w nim więcej chciejstwa, czy niechciejstwa, czyli pożądania, czy unikania. I to jest odkrycie tego, pozwoli ci określić siebie, gdzie jestem na tej mapie. Tak jak możemy sobie do zwykłej mapy porównać, bierzesz mapę, a jestem w Rzeszowie, tak? A chcę się znaleźć nad morzem, czyli którędy mam pojechać. Czyli jestem w pożądaniu, a chcę być, nie wiem, w oświeceniu. No to patrzę na mapę, przez co mogę się przedostać do oświecenia, przez jakie stany, przez jaki sposób myślenia, przez jakie emocje, przez jaką wiedzę. To jest to, czym się teraz z Wami dzielę, to jest coś niesamowitego. Więc mam nadzieję, że to docenisz i zaczniesz praktykować, bo jak to zaczniesz robić, to uwierz, Twoje życie zmieni się radykalnie. Twoje życie zmieni się radykalnie, gdy sobie uświadomisz, gdzie w większości, czekajcie, ja się będę malować w międzyczasie, gdzie w większości czasu jesteś, czy jesteś w większości czasu w unikaniu, tak, czy w chciejstwie, w pożądaniu, jakbyśmy to nazwali językiem Davida Hawkinsa. I Melody Fletcher w książce Świadome Otrzymywanie, naprawdę nie mam przy sobie, bo bym Wam pokazała, ja tę książkę już od wielu lat polecam, ta książka uzmysłowiła mi, że większość z nas, większość ludzi i zresztą David Hawkins mówiąc, że aż 85% społeczeństwa całego świata żyje poniżej poziomu odwagi, czyli żyje poniżej
inicjatywności, kreatywności, poniżej poziomu działania i kreowania swojego życia, czyli żyje w bierności, tylko w unikaniu. Czyli mamy postawę, byle nie było gorzej, byle nic złego się nie wydarzyło, byle nikt ode mnie nic nie chciał, bylem tylko nie musiała nic nowego robić, bylem tylko nie musiała żadnych zmian dokonywać, bylem tylko nie musiała próbować, bo co będzie, jak mi nie wyjdzie, byle tylko, żeby żadna możliwość najlepiej się nie pojawiała nawet, wyobraźcie sobie, na mojej drodze, bo będę musiała może skorzystać, a jak mi nie wyjdzie, rozumiecie, to jest przesłanie, żeby sobie, nie po to, żeby się teraz zadręczyć, kurde, tak mam, rzeczywiście tak robię, ale jestem beznadziejna, tylko że kurczę, faktycznie praktykuję to dokładnie i co mi to daje, czy mi się to po prostu opłaca, czy ja tak chcę żyć, czy na tym to życie moje ma polegać. Bo w momencie, w którym przekraczasz, dzięki świadomości, przekraczasz te granice i zaczynasz sobie uświadamiać możliwość swojego wpływu, i to też z drugiej strony jest ważne, możemy sobie to uświadomić, że często ludzie, nawet jeśli o tym usłyszą i już rozumieją, że to tak działa, nie chcą z tego skorzystać, ponieważ za tym idzie odpowiedzialność. A my wolimy powiedzieć, że przecież nie mogę, no bo jest kryzys, jest wojna, idzie nieznane, nie wiadomo, jakie będzie jutro, no przecież nie mogę, no bo mam już 50 lat, no przecież nie mogę, bo jestem z małego miasta, no przecież nie mogę, bo ja nie jestem taka ładna, no przecież nie mogę, bo nie umiem, no przecież nie mogę, bo mi na pewno nie wyjdzie. Rozumiecie? Czyli mamy taki mechanizm samoobrony, ponieważ nasz mózg chce nas uchronić przed ryzykiem. Z tym, że słuchajcie, my tak mamy już zakodowane od człowieka pierwotnego, że system ochrony przed ryzykiem, tylko że wcześniej był to system ochrony przed ryzykiem fizycznym. Jest to system ochrony przed ryzykiem w ogóle, więc dzisiaj jest to system ochrony przed ryzykiem psychicznym. Przed ryzykiem psychicznym, czyli przed odpowiedzialnością, przed wzięciem spraw w swoje ręce, przed koniecznością wzięcia spraw w swoje ręce, no bo wtedy już będzie wszystko zależało ode mnie, a przecież wygodniej mi jest i lepiej, gdy mogę powiedzieć, że to nie ode mnie zależy, nie? I tak dalej. Mogę o tym mówić, ale myślę, że jest jasne, o co chodzi. Więc Melody Fletcher przepiękną rzecz mi uświadomiła osobiście i myślę, że to jest wiele przesłań w tej książce, ale głównym takim dla mnie, no dobra, powiem, że dla mnie, nie będę ogólniać, bo może każdy co innego wynieść, ale ja wyniosłam to, że w momencie, dokładnie to na swoim doświadczeniu mogę też powiedzieć, że tak się stało. W momencie, w którym uświadomisz sobie, że głównie unikasz, głównie skupiasz się na tym, czego nie chcesz, a kluczem do sukcesu, spełnienia radości, tej satysfakcji własnej, tej emanacji miłości, jest skupianie się na tym, czego chcesz, co jest dla ciebie ważne. Nie po to, żeby za tym gonić. Już to powiedzieliśmy. David Hawkins tak pięknie mówi, nie o to chodzi, żeby odkryć, czego chcesz i żeby za tym gonić, ale żeby wprowadzić różnicę do swojego życia, tętno, radość, satysfakcję, właśnie żeby powstało w tobie to gorące pragnienie do tego, kim się stajesz. Jak zaczynasz skupiać się na tym, co jest dla ciebie ważne, czego chcesz, co chcesz realizować, kim chcesz się stawać, jaką chcesz siebie widzieć,
czyli odwrócenie umysłu od tego, czego nie chcę, i skupienie na tym, czego chcę, jest kluczem, niesamowitym kluczem. Zobaczysz, jak odmieni się trajektoria Twojego losu, bo się zmienią Twoje myśli, emocje i zachowanie się zmieni, jak zaczniesz to praktykować. Miałam się pomalować. I teraz, czego możesz się nauczyć? Tak, to jest również super pytanie. Czego mogę się nauczyć? Czego chcę? Czego pragnę? O co mi chodzi? Wiele ludzi nie robi czegoś, bo mówi, że nie umie, ale nawet nigdy nie spróbowało się nauczyć, nie? Słuchajcie, więc tak, miałam się malować i już praktycznie zamierzałam to robić, ale myślę sobie, że nasza transmisja wtedy trwałaby dużo, dużo za długo, więc pewnie skończę, chociaż nie, przyjrzę się, która jest godzina. Jeszcze chwilę. Czyli się pomalujemy. Wklepuję bazę, dlatego że ja mam bardzo wiotką powiekę i bardzo przetłuszczającą się. Tutaj moja powieka to jest po prostu najtrudniejsza powieka do malowania. Trzeba chwileńkę odczekać. Więc myślę sobie, że zanim pomaluję powiekę, to zrobimy policzek. Bardzo Was zachęcam, dziewczyny, żebyście miały taką kobiecą paletkę. Jeśli potrzebujecie porady, dorady, skonfigurowania takiej paletki, to piszcie do mnie. Ja mam tak pięknie skonfigurowaną. To jest takie kobiece, tak fajnie, takie puzderko używać. Kiedy masz tutaj takie główne produkty, które są do Ciebie dobrane, możesz sobie bardzo fajnie, łatwo i lekko i przyjemnie wykonać makijaż. Zawsze mówię, że to są najlepsze kosmetyki na świecie. Ja od 6 czy od 7 lat, używam i to jest jedyna marka, której używam, naprawdę, nie potrzebuję niczego innego, niczego więcej, nie szukam, już nie chodzę po drogeriach, już nie kupuję żadnych maseczek, ani żadnych podkładów, które dawniej kupowałam z nadzieją, że to będzie wreszcie to. Wiele kobiet tak myślę, że ma, że chodzimy, robimy pielgrzymki po aptekach, Boże, ja chodziłam też po aptekach, ponieważ ja miałam skórę naczynkową, mam skórę naczynkową. I nic mi tak nie wyleczyło mojej skóry, jak właśnie te produkty. Dlatego zostałam ambasadorką marki Mary Kay. Jeśli nie znacie, chcecie poznać, przetestować, bez zobowiązań, napiszcie do mnie. Nakładam na siebie. Wklepując, bardziej trzeba wklepywać. Troszkę mi tu źle, ale o. Ja mam takie cienie. Tutaj używałam różu, bronzera i rozświetlacza, a tutaj mam takie przepiękną paletkę, nowość, cienie, które po prostu tak pięknie leżą, że to jest nie do opisania dosłownie. Teraz nałożę sobie taki ciemniejszy. Nałożyłam taki jasny brąz. To są matowe. Tutaj teraz nałożę taki ciemniejszy. Taki brąz. I nałożę go innym pędzlem. Tutaj widziałyście może, że używałam takiego skośnego pędzla po to, żeby tutaj właśnie dokładnie wjechać. O, i tutaj.
A teraz użyję takiego pędzla do nakładania cieni i użyję go tutaj na zewnątrz. I to jest makijaż, którego nauczyłam się na sobotniej beauty kawce właśnie od Agnieszki Indyki, naszej liderki, ponieważ beauty kawki prowadzimy na zmiany, a są dziewczyny naprawdę utalentowane, nie tylko w umiejętnościach, ale także w przekazywaniu wiedzy. Więc się można naprawdę dużo nauczyć. Słuchajcie, wiem, że to nie wygląda, ale to nic się nie dzieje, bo zaraz będzie wyglądać. Tylko sobie wyczyszczę troszkę pędzel. I to jest, popatrzcie, chcieć się czegoś nauczyć, to też jest świetny objaw tego, że jesteś na poziomie świadomości, gdzie na czymś Ci zależy, czegoś chcesz, coś właśnie jest dla Ciebie ważne, czyli to już jest dobry znak, że nie tkwisz w apatii, w bierności, tylko nawet chociażby chcesz się nauczyć, czy dla siebie, czy pomyślisz sobie, kurczę, jak się tak nauczę dla siebie, to też będę mogła pomalować kogoś. Może to będzie mój dodatkowy dochód, nie? Jest to jakaś możliwość. To jest myślenie właśnie kreatywne i branie spraw w swoje ręce. Teraz biorę taki pędzelek i sobie leciutko połączę. Nie mam przestrzeni na tłumaczenie dokładnie wszystkiego, co na co wpływa. Jeśli chcecie dziewczyny, to zapraszam na sobotnie beauty kawki. A jeśli jesteście z okolic Rzeszowa, to zapraszam fizycznie do mnie na takie właśnie lekcje, absolutnie bezpłatne. Możemy się spotkać, pouczyć. Przy okazji możesz przetestować właśnie te kosmetyki na sobie i zobaczyć, czy to coś dla Ciebie. Po prostu to jest mistrzostwo, co teraz się dzieje. Nie wiem, czy to widać. Dobra. Jeszcze sobie teraz chyba mogę powiększyć ekran, żebyście widziały więcej. Dobra. Wiem, że jest mocno, ale to naprawdę nic. I wiem, że jest trochę nierówno. Dobra. Zobaczycie, jak to będzie zaraz fajnie wyglądać. Ja właśnie z racji tej opadającej powieki muszę tak troszkę wyżej podjechać. O tak, właśnie, o tak. Ok. I teraz nie mogę przepatrzeć, więc najpierw sobie przeczeszę brwi, bo do mocniejszego makijażu to brwi naprawdę powinny być ładnie zrobione. A ja
ja je troszkę przeczeszę. Dobra, i teraz. O, dzień dobry, Agniesia jest, jak miło. O, super. To nie jest takie proste, jak się ma opadającą powiekę, naprawdę. Ale warto sobie ciutkę podnieść oko kreską. No i zepsułam. Troszkę źle tak do tego telefonu. Dobra, to teraz musimy w tę stronę poprawić. O. Tak to z tymi kreskami, że się potem poprawia i poprawia. Dobra, to nic. Tu akurat nie ma sytuacji, której by nie można było poprawić. I teraz rzęsy. Przy tuszowaniu rzęs warto pamiętać, żeby pozygzakować troszkę u nasady, zagęścić ich troszkę. I dopiero potem wydłużać. Ja używam teraz tuszu, który jest specjalnie do tak stworzoną maszczoteczkę, że właśnie z jednej strony jest taki płaska i nią się zagęszcza. Czyli zygzaczkiem zagęszczamy, a potem przekręcamy i wydłużamy. O. I tak to fajnie wygląda. I w ten sposób, czekajcie, troszkę się oddalę, jeszcze usta i zobaczycie efekt końcowy. Zanim usta, to sobie troszkę pudru rozświetlającego dam na tutaj łuk Cupidena, bo fajnie unosi. O, fajnie unosi wtedy. Usta są takie soczyste.
Użyję szmineczki, która bierze udział w akcji charytatywnej i część dochodu, dokładnie 1 dolar ze sprzedaży jednej każdej sztuki, idzie na Fundację One Day. Więc popatrzcie, jakie piękne połączenie. Można się, malując się, można wspierać dobro. A czekajcie, jakoś tak coś tu dzisiaj wyglądam. Już robię przybliżenie, żebyście mogły zobaczyć, jak to o przybliżeniu wygląda. Taki make-up, taki policzek. Jak widzicie, gadając, nie było to stuprocentowe skupienie, ale i tak wyszło fajnie. Więc myślę, że jeśli sobie w domu zrobicie same, to wyjdzie Wam jeszcze lepiej. I same siebie może zaskoczycie, jak fajnie potraficie się pomalować. Jeśli któraś z Was potrzebuje pomocy, czy w doborze kosmetyków, czy w doborze, czy w właśnie nauce makijażu, to choć nie jestem sławną wielką wizażystką i nie jest to moim marzeniem, żeby nią zostać, ale dużo umiem, to zapraszam do kontaktu, bo się chętnie podzielę z Tobą, więc możemy się umówić i wspólnie się pomalować, nauczyć właśnie fajnie dbać o siebie każdego dnia. Przypomnę, że dzisiaj było o wewnętrznym krytyku, o pożądaniu i o tym, czy czegoś w ogóle chcemy, jak ważne jest sobie zdać tego sprawę w swoim życiu, czy ja w ogóle czegoś chcę, czy na czymś mi zależy, czy do czegoś zmierzam, czy o coś mi chodzi, czy tak po prostu żyję. Jeśli tak po prostu żyjesz, bo jesteś oświecona i już po prostu jest to Twój wybór, że do niczego nie dążysz, bo jesteś oświecona, dodam, to super, to Ci gratuluję. Ale większość z nas do niczego nie dąży, niczego nie chce, bo nie wie, do czego ma dążyć, ma prawo dążyć, może dążyć, czy chce dążyć. Nie? A wybrzmiało nam bardzo mocno, ile się zmienia w życiu, kiedy człowiek zaczyna chcieć. Żeby nam się chciało, jak nam się nie chce, nie? Cudowności, dobrego dnia. Jeśli chcesz o tym jeszcze pogadać, to zapraszam do kontaktu.